Trenujemy dosyć zadaniowo, intensywnie i dużo czasu potrzebujemy też na regenerację. Jakoś tak to podtrzymuję i zauważyłem, że w innych sportach bardziej technicznych sportowcy po prostu więcej czasu poświęcają na trening. U nas jednostki są myślę, że krótsze, ale myślę, że bardziej intensywne. I powiem tak, że troszeczkę z dystansem podchodzę do tego, co mówiłem wcześniej, bo jednak myślę, że ten czas na regenerację nie jest takim dokładnie czasem wolnym. My jednak potrzebujemy faktycznie odpocząć, tak? Nie może to być jakby coś takiego mega zaplanowanego, ale myślę, że też trzeba ten czas wziąć z pewną uwagą na regenerację. Nie możemy iść w tym czasie do pracy na przykład, tylko musimy jednak regenerować się, żeby kolejny trening też był intensywny. Trenować wystarczająco ciężko według mnie potrafi każdy, natomiast łapać tą przewagę da się w postaci między treningami, tak? My tak naprawdę się jest w sporcie cały czas, na posiłku, czy w pracy z psychologiem, czy podczas regeneracji, te wszystkie aspekty są istotne i myślę, że w naszej dyscyplinie jeszcze bardziej to widać, czy właśnie konkurencji 400 metrów. Także myślę, że ten czas trzeba dobrze inwestować. Mając talent do jakichś krótszych biegów, bym też w to poszedł, ale ja chyba się polubiłem bardzo z tym wysiłkiem fizycznym i bardzo, powiem tak, w biegach dłuższych w mojej perspektywie nie podoba mi się to, że jest tam taki aspekt strategii wbrew pozorom i nie daje się według mnie zawsze z tych 100%, które by się przekładały na wynik. Na 400 zawsze te biegi się rozgrywają o twoje 100% danego dnia i to jest w tej konkurencji bardzo fajne, że zawsze się pokazuje to, na co ci konkretnie stać, dlatego nie chciałbym zrezygnować z tego dystansu. Ja na początku zaczynałem trenować na 300 metrów przez płotki i faktycznie jestem takim typem chyba bardziej wytrzymałościowym. Niektórzy trenerzy nawet widzieli we mnie przyszłego 800 metrowca, ale powiem szczerze, że mam wielki problem z bieganiem takim dłuższym, że naprawdę ja tak do 6 km jeszcze jestem w stanie jakieś tempo wytrzymać i na 800 myślę, że miałbym problem po prostu z tym treningiem. Może bym się rozbiegał, ale próbowałem to wielokrotnie, bo miałem dosyć objętościowy trening w przeszłości i jakoś nie szło mi to za dobrze. I jakoś tak uważam, że nie jestem takim typem super sprintera, ani super takim wytrzymałościowym i że w tym 400 akurat się tak fajnie wpasowuje, więc no, myślę, że dobrze trafiłem. Tak naprawdę od miesiąca wchodzę w taki trening bardziej objętościowo-siłowy, coś takiego typowego dla treningu w naszym klimacie, czyli większość treningów robię powiedzmy w terenie, nie na stadionie. Skupiałem się na troszeczkę większych objętościach, na budowaniu siły, także jest to takie fajne wejście, dosyć męczący jest ten trening, mozolny, ale myślę, że moja historia przynajmniej pokazała, że on jest bardzo ważny, bo się przekuwa na dobre bieganie w przyszłości. Myślę, że to było coś, czego mi zabrakło w zeszłym sezonie. Mam nadzieję, że ten sezon będzie już trochę spokojniejszy, bardziej skupiony na tym treningu. Te cele zmieniają się bardzo dynamicznie, bo jeszcze parę tygodni temu myślałem, że sezon zacznie się w maju, na Mistrzostwa Świata Sztafet będziemy szykować formę, jednak zostały one odwołane, ponieważ miały być organizowane w Chinach. Jednak Chiny jakby zrezygnowały z tej imprezy, zostały przełożone na Mistrzostwa Świata, więc cały sezon został trochę przesunięty. Ale obecnie takim oczkiem w głowie są Mistrzostwa Europy na hali oraz Mistrzostwa Świata. Także to są takie główne imprezy, natomiast jak zwykle cel pozostaje ten sam. Poprawa tego rekordu życiowego i na tym mi chyba zależy najbardziej. Myślę, że jeżeli zbliżymy się do poziomu z sezonu olimpijskiego, to jakby jak najbardziej jestem w stanie poprawić taki rekord. Natomiast ważniejsze jest dla mnie bieganie na swoim poziomie coraz szybciej, a te rekordy po kolei mogą być wymazywane, czemu jak najbardziej się z tym zgadzam i będę do tego dążył, także. Ale najważniejsza jest poprawa moich życiówek. Pod względem trenera kadrowego ta zmiana nastąpiła w zasadzie w zeszłym roku. Ja powiem szczerze, że myślę, że to było potrzebne. Myślę, że też dało dużo dobrego. Jednak widząc perspektywę czasu, myślę, że najważniejsze jest to, żeby ta ekipa dogadywała się w miarę dobrze między sobą i wtedy zaczną pojawiać się fajne wyniki. Myślę, że ta zmiana po prostu trenera dawała początek czemuś nowemu i była jak najbardziej potrzebna.
Myślę, że podczas tego sezonu i zeszłego współpraca nam się układała dobrze, także myślę, że jak najbardziej na plus, zgadzam się z resztą. Jedynie Karol pozostał z tej sztafety, ale Karol i tak jest młodszy od chłopaków, którzy już pokończyli kariery. Mówimy tutaj o roczniku 89, Karol bodajże z 93, więc relatywnie ta ekipa jest młoda faktycznie. Natomiast ten świat streaming to pokazuje, że nie zawsze ten starszy wiek pomaga. Myślę, że tutaj jakby mamy jak najwięcej czasu na pokazanie jakichś wartości. Pokazaliśmy to też w Tokio. I dobrze, że mamy młodą ekipę, że możemy się przebijać, ale jednak to, co dzieje się na bieżni, jest najważniejsze, a nie same liczby w postaci wieku. Także uważam, że to jest nasz plus, ale musimy się skupić na tym, żeby biegać szybciej, żeby trenować indywidualnie i poprawiać te swoje rezultaty. Jest to dosyć nowa formuła, także ciężko powiedzieć, czy to jest taka nowa specjalność, czy się rodzi jakaś tradycja. Myślę, że fajnie się to wpasowało, jednak bo dziewczyny od wielu lat biegają na bardzo wysokim poziomie, w zasadzie czołówka światowa. My staraliśmy się do niej dołączyć poprzez igrzyska. Natomiast myślę, że fajnie się to wpasowało, że uzupełniliśmy my ten skład. Jednak, tak jak mówię, to jest dosyć nowa konkurencja. Ekipy też dokonują pewnych zmian, zauważyłem wartość w niej, jakieś szanse medalowe. A cały świat na 400, czy w sprincie, czy w ogóle we wszystkich konkurencjach idzie do przodu. Także myślę, że to trzeba potwierdzić, powiedzmy, jakiś przypadek i jakby być w tej czołówce. Myślę, że obecnie to tak wygląda, no bo jednak czy właśnie złoty medal na igrzyskach, czy czwarte miejsce na mistrzostwach świata pokazują, że jesteśmy w tej czołówce i warto stawiać na tą sztafetę, nie można jej odpuszczać. Także można powiedzieć, że coś takiego się powoli rodzi. Ja myślę, że z tych właśnie rankingów w sumie czasów wychodziło tam bodajże piąte czy szóste miejsce, więc biorąc pod uwagę, że my zawsze w sztafetach jako sztafety polskie zyskujemy na, powiedzmy, na zmianach, czy umiemy się lepiej zmotywować do tego wysiłku drużynowego, no to te szanse jakby nam rosły, więc była taka presja przed igrzyskami poniekąd. No i też zrodziły się pewne oczekiwania na przyszłe sezony, jednak pamiętajmy o tym, że jest to wysoce konkurencja i po prostu stoi na wysokim poziomie przez to, że ludzie biegają obecnie bardzo szybko na te 400 metrów, szczególnie poziom u kobiet się podnosi, u mężczyzn również, także na pewno będzie trudniej co roku, ale myślę, że damy radę to utrzymać. Jadąc na imprezę, w ogóle na imprezę Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy czy Igrzysk, trzeba wziąć pod uwagę, że to jest turniej, tak? Że tam jednak ludzie biegający w sztafetach startują też często indywidualnie i często trzeba to pogodzić. Myślę, że obecnie my mieliśmy ten problem na Mistrzostwach Świata, że zawodnicy jakby nie dali rady pogodzić tych startów indywidualnych ze sztafetowymi. Rok temu mieli z tym problem Amerykanie, bo to była tak naprawdę tego wina, że tam nie biegały jednostki, które startowały indywidualnie. I tak jakby na papierze byli lepsi od nas, ale powiedzmy też słabiej pobiegli. Natomiast tak jak mówię, to jest bardzo złożony proces, który wymaga decyzji nie wpływających tylko na samą sztafetę, ale i na właśnie te biegi indywidualne. Zawsze to trzeba brać pod takim ogólnym kątem. Dziewczyny bardzo prężnie się rozwijały. Ja myślę, że też przynajmniej pomimo mojego gorszego, powiedzmy, sezonu, czy nie było może aż tak zły, natomiast w sztafetach pokazywałem, że biegam na bardzo podobnym poziomie do tych, co podczas igrzysk, więc myślę, że te szanse jak najbardziej są, że my też idziemy do przodu, tego nie można jakby zaniedbywać. Jesteśmy dobrze zmotywowaną ekipą, która tak naprawdę, której naprawdę zależy na tym i stara się robić co może. Jednak ten sport właśnie zawsze jest taki przewidywalny, zdarzają się różne losowe momenty, czy podczas imprez, zgrupowań, które mogą decydować o wszystkim, tak? Ale myślę, że nas na to stać i idziemy w dobrym kierunku, żeby ten poziom gonić albo go przeganiać. Lepiej mi się odnaleźć w bieganiu w kupie, że tak powiem, że łatwiej mi utrzymać taki rytm, jakoś tak luźniej mi się biegnie. Natomiast chyba wolę startować indywidualnie, szczerze mówiąc, bo myślę, że na tym bardziej zależy, to jest takie paradoksalne, ale też bym się zgodził, że te występy sztafetowe są u mnie jakby lepsze, prezentuję tam lepszy poziom. Myślę, że to nie chodzi o samą jakby motywację, czy jakieś taką poświęcenie się temu biegowi, ale myślę, że po prostu łatwiej właśnie mi się
znaleźć w takiej sytuacji konfliktowej z innymi zawodnikami w odebraniu pałeczki i myślę, że po prostu na tym trochę zyskuję.